wiesz co, to Jacek jeszcze był mały, co roku łódko na Bielany na zesłanie Ducha Świętego w moim przy ciebie odpust. To jest tylko w tym pastorze, co widać go. No i ojciec jeszcze, wiesz, w tej czapce wodniackiej, proszę, matka, moja żona trzyma na ręku rozmistrza. Synka, no mnie tam nie ma, bo ja zdjęcia akurat robiłem. Ale to była tradycja co roku na Bielany tam. O, słuchaj, karuzela, karuzela na Bielanach co niedziela. To była piosenka moich młodych lat. Miejska, Koterska, Dymsza tam, proszę, był, wiesz, ludzie się cieszyli z tej wolności, że okupacja, wiesz, niemiecka woda. No ale nie zdawali sobie sprawy, co nam Ruski szykują tutaj. No. Z okupacji, pod okupacji, po drugą okupację. O to chodzi. Dużo, no słuchaj, Stalin wymarł w 53 roku. 5 marca. Marcu, tak. Ja idę portową tutaj w stronę domu. Dochodzę się do Leszczynowej, a pani Rejnusowa idzie. Chlipcze. To wasze stanie. A co Jureczek nie wie? Ojczulek kochany nam umarł. A to zbrodniarz, największy zbrodniarz świata. Miliony. 60 milionów. Ukraińców głodem ile zamoczył przed 39 rokiem. Komodomor z 8 milionów. A Katyń, naszych ile? Z jego rozkazu? Żydzi strzelali. No ale no, ludzie można ludzi otumanić, no. I tak, żeby... Przecież ojciec przechował tutaj radio, przecież w cegle. Patrz, Niemcy rozbierali cegłę ruskie i tylko Kopczyk został cegły i nie dobrali się tego radio. Myśmy pierwszy raz rano mieli radio. To ludzie przychodzili, trzy lampowe, czwarta prostownicza, to było ważne, wiesz. To dzisiaj to dała musa takie. Ale wolna Europa była. To przychodzili. No powiem, żeśmy wrócili, tylko to, że nie zawozić. To ja jeszcze z chłopakami latałem po tych polach ponad. I wiesz, druty, bo te kable, to wszystko, to uciekali, to po metr, po 10 skręcało się, żeby to światło 220 założyć. No. Jak tylko było światło, to już to radio uruchomione. To przychodzili to słuchać ludzie, co tam było. Do tego domu. Tego nie było. Nie było. Tego. Nie, tam ojciec zaczął budować, fundamenty niedokończone, wojna. Przyszli Niemcy, rozkradli materiał, ruskie dokończyli. I tam ojciec pobudował, gdzie ten domek jest teraz, na cement. Magazyn taki, wiesz. Tośmy tam, matka jeszcze Elkę urodziła, w 43 roku, siostrę rozumiesz. Tam dość mieszkała. I słuchaj, tutaj tereny takie, wiesz, luźne. I proszę ciebie, szopka jeszcze była, matka kozę miała. Znaczy kozę, bo koza mleko dawała również. A mlek, tak. I było cię palać, wyprowadzić te koze, prosił polować, gdzie trawa rosła. A to w ogóle, to ja musiałbym ci powiedzieć, jak i na jakiej zasadzie ojciec to kupił. Tutaj w 38 roku nie miał 30 lat, bo w 39 dopiero skończył 30 lat, 13 października. Więc proszę cię, no ale pracę zdolny był. A ojciec był wytycznym na Wiśle. I mechanik, i to jaki 13 lat pracował w fabryce guzików na Dolnej, proszę ciebie, dobrze zarabiał. I proszę ciebie, stała taka drewniana willa jednopiętrowa, ja wiem w którym miejscu. I tu mieszkała Kiwońska. I jeszcze za cara jej brat, pułkownik Bogojawleński, no to takie nazwisko nie polskie, prawda? Nie jest takie czyste, to tak, ze wschodu, nie? I jak Piłsudski dochodził do władzy, to jemu groziła, wiesz, zdrajca narodu polskiego, Pętelka. Uciekł do Ameryki, do miasta Detroit. I poprzez konsulat udzielił jej pełnomocnictwa i ona to kroiła na działki. I na takiej zasadzie ojciec kupił te działki 1600 metrów. Proszę, 4000 zł tam przebyli. To było dużo? Dużo to było. Bo nauczyciel zarabiał 120. O rany. Ten na poczcie tak samo 120. Na miesiąc. Ale proszę cię, jeszcze ci wrócę, ty Woźniaka to nie, bo w 1909 roku zmarł. Ten dom stoi, jak jest Dorobna i Myśliborska. Stoi ten dom, jednopiętrowy. A ten czerwony? Nie, wyprawiony on jest. Będziesz zwrócił uwagę. Tu na rogu? Na rogu. To Warcikowski, co mieszkał na dole? Tak, no, tu, tak. Stary dom. Więc proszę ciebie, on mi opowiadał,
miał ulę. No ale tak niezupełnie się znał, bo to jednak trudny jest zawód, wiesz. Teraz tutaj jest dział rolny specjalnie trudny, tak to się nazywa. I przyjeżdżał instruktor do niego z miasta. I on pracował ustami i palcem. Proszę otworzyć tę ulę. Proszę wyciągnąć plaster, pokazać mnie. Proszę schować. I tak ze trzy ule. I pan Woźniak wypłacił 50 zł. Szli na górę, pani Woźniakowa z Kapuszczaka, wypijali pół literka. Wiedza była w cenie, widzisz? A teraz to w ogóle niedostępna. No. Cały rok, proszę, zamówiłem pszczelarstwo, co miesiąc mi przynosili stąd pszczelarstwo i aktualne wszystkie sprawy mam. Panie Jurku, a pan mi powie, bo te pierwsze pana wspomnienia takie z Nadwisły to są lata 50. czy 40.? Nie, ja pamiętam od całej wojny to wszystko. Od 30 lat? Tak. Od 39 roku już pan pamięta? Pamiętam i okupację, tylko to jest takie ważniejsze fragmenty wszystko, co tam się utrwaliło. No, 68 lat teraz kończyłem, 6 lutego. Zora dziewiątka z przodu. Jak Niemcy wybierali mężczyzn na roboty, proszę ciebie, ale to tuż przed powstaniem. No i tam na Modleńskiej te budy się tam ustawili i wybierali. No i ojca tak samo. No i tam siadają. No ale ojciec, bo to było takie dużo tych poznaniaków Ślązaków było już w tej armii niemieckiej. No i ojciec mówi, słuchaj mój, takie noce zimne na roboty, pójdźmy, ja pójdę do domu, wezmę koc. Panie Rejnus, chodź, pan mówi, chodź. Uciekamy. Uciekniemy nad Wisłę, oni odjadą i pojadą. Przestraszył się nic. A ojciec? Poszedł. Odjechał. Chodł. Tak. Pamiętam. A te stawki Rejnusa już były wtedy? I co było? Stawki Rejnusa. Przed wojną czy były? Stawki. Były te stawki, bo to jest, to natura zrobiła. Nie było wału, wiesz, ale słuchaj, w Wiśniewie, po tamtej stronie była ogromna góra piachu. Nikt nie wie, skąd ona się tam wzięła. To tylko Stacho Wiśniewski, ale już nie żyje, on tam dalej mieszkał. Zresztą przyjaźniliśmy się do końca. I jak w 52 roku Ruskie zaczęli budować Pałac Kultury, a skończyli w 55. To Ruskie wywrotkami zlikwidowali wszystko na budowę tego pałacu. To ja pracowałem wtedy w zakładach radowych Kasprzaka na oddziale wojskowym, też się nie rozabierałem z nimi, z tymi Ruskimi. Brali wszystko, zrównali z ziemią. Panie Jurku, a dużo ryby było w tych stawkach Rejnusa? Były karasie najwięcej, karasie tam były. Tak? Linki, karasie były. Pamiętam, jak byłem podstawówce, to jeszcze byliśmy na łyżwach na tym stawie, a potem już zasypali elektrociepłownię. W 70-tych latach zasypali to całkowicie. Tak, no. To pan jeszcze przypomni, jak to było z tymi węgorzami. Dziadek na tej Wiśle urzędował i przed wojną, i okupację, i wciągnął ojca, na razie jako brzegowy. No a potem po dziadku zajął na wodzie wytyczanie szlaku. No i tak proszę cię tu na wprost jakby wziąć do, po przeciwnej stronie do klasztor, co jest na Bielanach. Sznury, proszę cię, strągiewki, haczyki norweskie, strągiewki. Chodziło się, wiesz, gdzie wieżyczka była? Kolektor Żerański. Podobno wieżyczka, bo przy Szewczyku, tak? Jeszcze nie było wtedy ani Szewczyka. Ale tak w tym miejscu mniej więcej. Ani Szewczyka, ani kolektora nie było. Pierwsze piętro, drugie piętro, o jaki widok był. To Szewczyk, ja, to Władek. I tam o się chodziło tak. Opowiadał mi Władek, że była ta wieżyczka. Na południe, dalej. To tak, no jakby się to powiedzieć. Jak stawek, no to powiedzmy, że w połowie. A, no to zaraz, to zaraz. Połowie. No to tak dobrze myślałem. I to te słupy takie tam były murowane, że to miało być ogrodzenie, no ale nie dokończone, bo wojna. I to jakiś bankowiec, ktoś to przed wojną, że to miał. A ktoś mi Władek mówił, że tam był przed wojną jakiś bardzo bogaty człowiek, no, miał jakieś jachty w ogóle. Lasy? Jachty. A? Jakieś łódki tego i podobno Niemcy to spalili ten no to tego dworek, czy tam jakiś bogaty dom. Bo wał to zrobili w czasie II wojny światowej. Pamiętam, w 1933 roku. W 1933. Bo był niski, został nadsypany. I jak wieżyczkę zlikwidowali, wtedy wał poszedł, tak? Nie. Wieżyczka była jeszcze po wojnie, aby wał był w 43 roku. A długo było. A wiesz, skąd ziemię brali? Szkoła teraz na tym miejscu stoi. 118? Woda była tam, żaby i kijanki. Tu gdzie 118 była woda? Polfa, wszystkie tam śmiecie, wszystko tam przywozili, zwalili i tak zrobili, że pobudowali szkołę. To drugiego takiego nie znajdziesz. Nie, bo twój ojciec jest młodszy ode mnie, to nie pamięta tak. Może nie pamięta. Nie.
To wody było full tutaj. A tu nie ma wody, oprócz Wisły nie ma wody w ogóle. Jak już ojciec został tym wytycznym, więc o tej, dlaczego się o tej wieży zaczęło mówić? Tam się chodziło, były jabłonki, kosztele, stare drzewa. Na szarlotkę? I rosówki. No i chodziły w nocy i oni się je spółkowali, więc takie rozsionki. Ciech! I na te rosówki, proszę cię. To ja ojcu pomogłem nastrożyć, dobrze tak się mówi. Pomogłem przysterować te łódkie. I ojciec tak, no oczywiście mu tam kolację zaniosłem. Przyjść dobrze rano. Staczko. Drewniane, lekka taka taczka. Ja patrzę, a on patrzy już ostatnie, co druga strągiewka taki wisiała. Boże, pełno było. Ile to sztuk? No co od cholery. Tutaj Brzeziński, oni do piekiełka brali wszystko. Krzesny mój też rejda przepadł. Juroś, przyjemność tutaj. Też tam handlował trochę. I tylko węgorze wchodziły, czy na te rosówki? Same węgorze. Same węgorze. Same węgorze. Ale ile musiało być? A że... teraz a te wiarażki zetknął się z wiarażkami? Tak, ale nie... Ojciec całe zimę tutaj robił te wiarażki. Ile do tych wiarażek ryb wchodziło? O rana. No się, a tam aż się gotuje. To płocie leszcze, tak? Tak. Albo proszę ciebie tak. To lato, stan Wisły mały. No i tak też w tym rejonie, wiesz, jak ten klasztor. A tu jeszcze motorów nie było, jak był wiatr, to żagielek. Ale klasztor, no to jest mniej więcej w połowie wyspy, tak? Wyspa była przecież, tak? Była. My patrzymy, a to takie smugi, a wody tyle. Synu, wieczorem sznury, jakie ślizy, kurczę, to trzeba. I też zobacz, wiesz... moje, idę w górę, trzeba tutaj zastawić sznury. A to była taka zanoczysta woda? Serek jeszcze robić, proszę cię, na serek, to już tego to nie pamiętam, jakie to składniki były. Na ten serek. A to była tak przezroczysta woda, że widać, że czyściutka woda była, czyściutka. Później dopiero Śląsk zaczął, wiesz, pakować. No i z panią mieliśmy w samochodzie, wiesz. Fotele to były, to fajna ta nisa była. I nad Wisłą postawiłem niedaleko Wisły, proszę, no, miałem takie bańki aluminiowe. No i mnie trzeba tego, no umyć się trzeba rano twarz tego, nie? Wszystko sprzęt, żeśmy to wzięli, to ja ci patrzę, a tam taki syf płynie, Już była, w 83 roku już była Wisła, stopniowo. No, coraz bardziej. Tak. Wisła to była rybna i ty ile tu rybaków wzięło z tego. Szabloński to... Nie słyszałem. To kulawy taki kulawy. Słyszałem. Kulawy. Józef Reynus, dziadek ile tych ryb też jeszcze na kanale, ja mu tam nieraz też pomagałem. Ile ryb, ojej. No to jest też ja się, słuchaj, gdzie się kiełbie podziały? Takie kluchy. I tu beczki były, ile ja się naskrabałem i wędzone te kiełbie. Luksus, kochany. I to trzeba ich złowić, żeby to nawędzić przecież. Słuchaj, materace kładli, wiesz co materace? No jak? Gród z Warszawy, żeby to na dół. I za materacami doły. Ryby się tam na jesieni schodziły. I na szufatę. O, tu siatka biała, siach, już skacze na dnie łódź. Ale oni wartowe czyste wody lubią kiełbie. Czyste, nie takie. Przemysł ruszy, ludzie mają pracę. No ale środowisko. Potem Zagierka i Jaroszewicza zachciało im się zapory robić we Włocławku. Nie, no, lubiło wszystko. A jakie łososie przecież tu były. A pamięta pan te łososie? Na pewno, że tak. A nawet to... jednego to znalazłem. Jak... Szalinski zgubił. Takie ryby, kochane, jakie łososie były. A on na siatkę łowił tu łososie? Tak. Na sieci opadł. Zgubił łososia? Były łososie. Dzisiaj. A to widać było, jak one się spławiały? Przez przykład. Zapory, no to ja. Nie, tam przepławka od początku była zwalona. Ona idzie w górę, proszę ciebie, ta ryba i tam składa. Ale widać było, że one się wyskakują, czy spławiają te łososie, coś takiego. Widać było na płciznach, niski stan był, to po takie smogi na wodzie. Tu no, w tym porcie tu było ryb. Taki Enneberg, to nie spotkałem. Pamiętam go. No ze Stefanem rybaczył wiesz. No, bo tam star, tak jest starszy. Tylko ten młodszy. A nie, on nie, to z Napulkiem. To starszy chyba. Nie ma nic. I będzie coraz gorzej, bo będzie jeszcze zatrute. Ale suma też było sporo, co panie Jurku? Sumy to tam, i po tamtej stronie. Jak Wirany? Tam brzegi takie kamienne, wiesz, były i tam było tych sumów.
I Niemcy tam pobudowali proszę, takie bunkry, tego ponad ziemią. Potem to zajęli ruskie, jak weszli. No i ja taki chłopak, naszym Dobylski, proszę ciebie, trzech nago idących takich Rusków, a oni minami głosili, właśnie potem ty, okej, sej, biorę i rozbiorę się po pół kilometra. Wódką uciekali, wiesz, takie te przeciwczołgowe tam leżą. I to wszystkie ryba wypływała cała, co? To trzech nieśli, takiego przez wał przechodzili. Suma? Tak. Nago bez ubrania. Bo u nich taka kultura. Dziś to przecież plemię. To nie są Rosjanie jako bolszewicy, to jest w ogóle nie ma co powiedzieć. No a tutaj jeszcze była taka sprawa, po zeciwie, no, żeśmy wrócili w końcu stycznia w 1945 roku. Do niczego. Ni kartofla jednego, ni okruchy, nic. I ojciec, proszę się, miał jeszcze sprzedawanie jakieś takie arkusze w lafie ocynkowanej. Narobił wiader, rower bez powietrza, żeby te wiader i na wieś, proszę się, nie wiem, w ogóle tydzień czasu, zakołek słoniny, kasz i mąki, no cośkolwiek do życia. To było to na stroje dzieci. A dlaczego bez powietrza? Bo w piekiełku, jak Polak nie chciał Ruska wzitać się rower, to on przepuścił magazyny, Kateradas, DPS, no, żeby nie dźwigać. Kwiecień 1945 roku i tak się zaczęło już różowo robić tutaj od wschodu, dzień stawał. No i matka, dzieci, słyszycie, ktoś się tam do tysiąki dobiera. Na rękę włożył, ale zasuwę to trzeba podnieść i odrywać. Jedną ręką nie dało rady i tam kombinę. Nareszcie matka otwiera. Od się ryją twoją mać. Kacar. Dzień gimiesz. Kaj, panu ja to nie mam żadnych pieniędzy. Wodku imiesz. Jeden stoi, a tu troje dzieci. Dopiero co matka w szyby gotowała w kotle. Skóra i kości. Proszę, no cośmy przyjdzie, wszy. Od stodoły do stodoły, wiadomo kto tam był. Zawsadzone wszystko. I proszę ciebie, i tyłem. No przecież no, co ja miałem 10 lat chłopa, ty ja miałem siostra, no, 3 lata starsza była. To co mogliśmy im zagrozić? Ty, ale światło i broń gotowa do strzału. Poszedł, matka za jakieś minuty poszła zamknąć drzwi, a ten dwa razy matki. Matka, o Jezu Pana. Kolbo? Automat? Tak. Rozwalił mocy głowę. Co bydle? Matka padła, a już zagonki takie pierwsze to były tam jakieś warzywa były posiane, to kwiecień. To ślady jej były. Ja wyleciałem, no ale sam dostarczyć, choć pomożesz matkę tu wciągnąć na łóżko. Ona. Nie wiem, jakoś tę matkę przywlokę. Dwie miseczki krwi matki wylałem na ogródek. Ja poleciałem zaraz do pani Kaniowej, bo jej córka była, młoda córka była lekarzem. Zaczynała znaczy praktyki swoje. No i jakieś pomoc tej matce, a ojca nie było. No i religioni taki był słynny lekarz tutaj, to on jeszcze za cara Petersburgu medycynę kończył. Tytuł doktora, nie lekarz, doktora. On się tylko spojrzał, to już wiedział, dobry to był. No i proszę cię, tutaj całe konsylium takie na podwórku, no ja taki chłopak ciekawy, a ona tak, panie doktorze, no. Jako mniej doświadcza. Co pan sądzi? No, z matki nic nie będzie. No tak. I oni mieszkali następnym za szkołą. To był jednopiętrowy, tak kopertowy. I tam zrobili razem i zenitówkę. Bo w kanale stały reflektory. A Berlin jeszcze nie był zdobyty. Dopiero 9 maja. Wiesz, a to był kwiecień. Jak jakieś tam niedobitki latały, to taką latali to niebo ogromne, ale uciekł zawsze. No i widać kuleczki takie kolorowe, fosforyzowane, tam strzelają do niego. I tu oni zenitówkę właśnie mieli na dachu. No i ten Tadzio Paczewski, no ci starsi tutaj mieszkańcy, poszli do komendanta. No jak to? Skaży który to? No to pan powinien wiedzieć, który pan pana wojsko jest. Jak my możemy powiedzieć, który to zrobił? Kobieta, co ma dzieci, tak skrzywdzić? Rzucili ją na furmankę i zawieźli Kowalska i Kozieńska, jak tam. Naprawdę? Tak. Matka leżała 2 tygodnie na chodniku, na noszach, przykryta kocykiem, kiedy w nocy jeszcze były przymrozki. Zanim się na korytarz dostała. Wiele ludzi poranionych było. Wiesz, co się w głowie nie mieści. Ja pierdolisz. Ojciec jak do Jabłony doszedł. Ty, Edek, słyszałem, ruskie kobiety twoje zabili, bo to o ja, z ust do ust. Z komórek nie było. Komórek nie było, tak.
I ojciec dorwał to wszystko, rzucił, biegłem, to przyleciał. Gdzie matka jest? No, w szpitalu jest. A żyje? No tak, tam córka pani Kaniowej dzisiaj była i powiedziała, że matka żyje. No i szybko poleciał tam. A potem proszę się, żeby matkę tutaj przywieźć. W Śnieżę był taki kalinowski kwasiarz. To oranżader był, te syfony, wiesz. Ryksza, proszę, jak to wyglądało. No pewnie. Skrzynia, dwa koła. To tu rykszy nikt nie miał na żeleniu? Co? Nikt nie miał rykszy na żeleniu? Nie. To ojciec tam się udał, żeby pożyczył. No i pojechaliśmy matkę, ojciec posiedź tutaj, ja idę po matkę. Nie było asfaltu, tak jak dzisiaj, tylko te kostki bazaltowe. I ja tam słyszę jakiś taki hurgot, wiesz. Co to hurgocze? A tu wpada Rusek, rozumiesz, papacha, krasnaja zjezda. Właśnie rower bez gum, no samych tych obręczach, rozumiesz. I chciał zakręcić, no wiesz, metal. I ja kurwa w imieniu, oj, opi jego mać. Bo to pierwszy raz w życiu rower wod technika, no. I wywalił się. No i co z matką? No i matkę żeśmy tutaj przywieźli. To matka 3 miesiące z łóżka, nie tego. Jest dzisiaj to transfuzja krew, jakiś ratunek. Nie, przeżyłem. Ja matkę przeżyłem już przeszło 10 lat, miała 77 lat. Ale to w końcu doszła do siebie po tym. Doszła, ale. Ciężko miała już synu, jedziesz, kup mnie w kiosku troszkę ból głowy. Codzień systematycznie wołają ból. No miała takie rozwalone. Czyli nie operowali jej nawet? Nie. Trzeba to się. To nie wiadomo, czy nie miała czaszki bezpiecznej. No i z tym, że proszę ciebie, no tam lekarz powiedział, mam ale troje jeszcze dzieci trochę głębiej, to byłoby po pani. Ale wykrwawiła się niesamowicie. Troje dzieci i kobieta i on. Jakie społcie, jakie są. No to teraz co oni tam robią? To co podają, to ja całkiem w to wierzę, że tak się tam dzieje. Bo ja to na własnej skórze przeżyłem to wszystko. Jedni i drudzy byli dla nas straszni. Ukraińcy. A teraz Teleekspres, no stadion. Niemcy tam w Afryce, co tam ty by dopłacić, co tam wykończyli tych murzynów, ile tam wiesz. A w Polsce nie, oni nic nie są winni. Są winni, reparacje są winni. Ja w 45 roku chodziłem z ojcem po gruzach Warszawy. I gdzieś się ten gruz podział. A powiem ci, miliony ton było tego i uruchomili kolej szerokoterworową, żeby to wywieźć. To ono jest po tamtej stronie jak most Grota i to cały taki kilometrowy pas, jak nie dłuż. Poniżej Cytadeli, Piotruś. Tam kolej. Bo tam proszę cię, jest był dozorca, trafiała się jeszcze cała cegła, a ojciec, ponieważ na tej Wiśle, wiesz, wybieraj pan cały cegiel. To jeszcze ja, młody dzieciak, na łódkę, stroja Władek przyjeżdżam, rozumiesz, koniem na Wisek. I ojciec tutaj zaczął budować tę stronę. Teraz z willi Dmokowski była rozwalona, tak Dmokowsko się dogadał, też do rozbiórki, gdzie tylko takie rzeczy, co do rozbiórki jest, ale cegła była dobra, cała była dobra, wypalona. Dziadek jako pracownik, proszę się, na Wiśle miał przed samą wojną 180 zł. To jako wytyczne. Tak. Stefana Rejnusa to ty nie znałeś. Ale Rejnusiaka się kościół, gdzie się buduje. Ale nie, no ja Rejnusa znam. No z Cyganem chodzili na ryby z Włodarczykiem przecież. Tak, ale ty Zbyszka. Zbyszka. No to mój Szejaśniak, Zbyszka. Tak, to wszystko. Ale jego ojciec. Jego no to może pamięta jako dziecko, ale może, ojciec. Nie, może. I proszę ciebie, no tutaj niedziela, no winko, ładna pogoda, tego, no. A tutaj Leszcze ciągnęli, no i one jeszcze stopętko, no to idziemy na te Wisy. No to idziemy, jeszcze tam butelki winka żeśmy sieli. No i tam jest Esteban, to ty tej łapce te ryby, a ja tam sobie przepłynę na tę wyspę. Ja ci patrzę, a ja w połowie tracę siły. Kurczę, żeby mi gruntu nie tego, przeszedł na tę wyspę, no ale jak tu trzeba wracać? A one przyszły obie z obiadem, panowie, proszę, mamy tu jedzenie, no żeby spędzić to nad wodą. To tym, pogoda, pięknie, wiesz. Patrzę tam daleko z kilometr, siedzi dwóch wędkarzy na łódce, ale wstyd mnie tam jeszcze mnie przewieźć. Ale poszedł tam jeszcze wyżej. I tak przejściowo z prądem, ledwo dopłynę. Ale że już szczugie było, tak? No było winko, no. A winko, to ja wiem. Ile takich po prostu po alkoholu traci momentalnie siłę człowieka. Bez
niczego. Paginko potrafi odciąć? Jest więcej, kochanie. Odciąć potrafi człowiek. Więcej nie zrobiłem. Z winkiem i z wodą trzeba uważać nad wodą. Ja. Pani Ureczka, może byśmy tak zrobili, bo co będziemy naszych widzów zanudzać takimi opowieściami fajnymi, ale nad wodą to by inaczej wybrzmiało. Może by, ja bym wziął któregoś dnia, będzie maj, czerwiec, pada w kabarynę, wsiądziemy na łódkę i przepłyniemy się ten kilometr na silniczku, panie Jureczku. Winko weźmiemy, piwko. No nie, jak woda to... Ale pan nie musi kąpać się nie będzie. A ja będę, panie Jureczku. Popłyniemy sobie, może popłyniemy nawet... Ale ja bym chciał, żeby pan tutaj nam pokazał te tereny tutaj. Piotruś, jak ja proszę, już te pasiaki rozwinąłem i tego dzwoniłem się po 14 latach z instytutu i Litkie Gienio szedł na emeryturę i zająłem ten warszawski jego odcinek, żeby mieć więcej czasu na wstrzały. I proszę ciebie, tam budka była, to jak ratuszowa tam do Wisły, ta moja służba. Ale tam mękarze mieli tam swoje, wiesz, łódki trzymali z przodu, były te łódki. No, po drugiej stronie Starówka, pięknie. No ładnie, tak to było. Także Zieliński przychodził i żona handlował tam na bazarze. Koniaczek przynosił, kocyk sobie rozkładał. Widok piękny. Piasek. Tak przyjeżdżał, nie raz to zmieniał. Ja tutaj, piękny, ale 11 lat musiałem uciekać, reumatyzm. Zaatakował mnie okieć. I pani doktor Piaszczewska wyleczyła, tu. Gdzie pan pracuje? Ona myśli, nie panią, to nie na to. Kręgosłup. No pana skręci tak świetnie. Kręgosłup, dźwiganie, przez tę łódkę, wszystko. Też pokręcony jest. Nie, przez... woda. Woda też? Woda. Woda. A co, wiosło to lekkie jest? Słuchaj, tam tak jak górnicy, 5 lat krócej na emeryturę, od 60 lat. No to jest to na praca. Wiesz, a, lato, a łące to powrót. Ale przyszła wiosna. Ale rano. Czy jesień. Na minusie. Tam nie ma dachu, tak, żeby się schować. Oczywiście, że tak. Słuchaj, wypłynąłem z tego portu, bo to potem już te motory były, tak miałem te korele, benzyna i tak dalej. No i żeby tam dobrnąć, wiesz, do tej ratuszowej. No i dobijam do mostu, proszę kolejowego, a tu czarno, chmura idzie, no i pod, trzeba szybko się chować, pod most. I proszę ciebie, miałem tę pałatkę do brzegu, przeczekałem, a z miasta tam z tym, te brody, wiesz, nie z każdego samochodu, kropla oleju, wiesz, to są te zmyki. Burzowa, burzowa. Ja popatrzyłem, czarna woda, jak to ryby mają być. No wiesz, kiedyś dorożki. Jakie? Gdzie ty szukać dorożki? Nie, na Starówce tak, nie jeżdżę. Samochody. Nie macie postawy, wcale nie jeżdżę do Śródmieścia. Ja też nie mogę to patrzeć. Cie, no nie ma gdzie postawić. Nie ma smaku w ogóle to. Kiedyś redakcja pszczelarstwa, bo teraz się przenieśli, ale Świętokrzyska 20. Ile ja się tam jeździłem, żeby samochód postawić. Wreszcie daleko został tramwajem, musiałem dojechać. Mają samochód. Panie Urku, to może byśmy się umówili maj, jakby cię 25 stopni, żeby było, co? Dobrze. I byśmy się przepłynęli od portu. No bo co, będziemy od Grota pływać? Nie, tam nie ma co. Od Stefana byśmy się przepłynęli, znaczy od ujścia kanału do końca wyspy. I pan by pokazał, gdzie co, jakie były miejsca. No. Gdzie to wtedy te Niemcy strzelali do ojca, czy do dziadka, co pan opowiadał kiedyś. Gdzie te węgorze łowiliście? Piotruś, pierwszy most w Warszawie po wojnie to był pontonowy. Brukowa, a po drugiej stronie... Ale Brukowa na Pradze? Tak, po drugiej stronie, jak się ta ulica już wylatuje z głowy. I jak statek szedł, to saperzy rozpinali i przepuszczali. Ale pobudowali wojsko polskie i ruskie, most drewniany, wysokowodny tak zwany. W 48 czy 9, jak Wisła ruszyła, a kry były takie, zwaliło. Jedno przęsło, będziemy nazywać, przypłynęło tutaj. O, to jak ta wieżyczka, co ci mówię. Co tam... A tam jest przęsło cały czas, ale przęsło metalowe. Drewniane. A to nie, to jest metalowe. Drugie w Japonii. A jest w Japonii, ale... Można było spotkać sapera, bo oni kostko dynamita rzucali, to się nadawało. To jest rozkaz, nie mógł opuścić tego stanowiska.
No co taka kosteczka zamyśla, takie kryty, 2 metry wzrości i ogromne, to siła przecież niesamowita jest. Jest wady o to. Teraz proszę, most remontowany był Poniatowskiego. Błąd był, zawaliło się, przeszło, przyszło 100 ludzi poszło do wody. O ja pierdzie, i część nie przeżyła? Tam nie, wiesz, było dużo tak, że, nie, no to przecież... żeby się społeczeństwo nie dowiedziało, wiesz. Piosenka nawet na ten temat jest. Statek do Młocin, no statek to, do Młocin. I była przy stronie Zamek Królewski. Proszę mnie. I taki trap, że trzeba przyjść. I ja byłem wtedy z narzeczoną. Ale mówię, wiesz co, ja tak się nie lubię pchać. Zawaliło się ze 100 ludzi poszło. Co pan ktoś mi ich wyciągali. Ten trap? Tak, zawalił się. Od ciężaru nie wytrzymał. Ale to się utopił? Głośna była sprawa. To się utopił? Chyba tak. Tak. Ja nie dociekałem, nie każdy przyszł miał pływać. Jarem Astępowski śpiewał to, stare tak do Młocin, stary. No, wielka atrakcja to dla dzieci i dla dziadek, coś takiego. Piosenka z tego okresu. Panowie, panie, to nie są kpiny. Młocin? Czekaj, statek do Młocin. A jeśli do Wisły wypadł też, to go się wyłowiło. I cześć. No i cześć. Ale to odległe, to wiesz, pamięć to zaciera, już dużo takich spraw i ucieka. To przy jakichś dlatego, tam okazjach, to się dlatego, tak przypomina, to wszystko, wiesz. Jakbyśmy podpłynęli łódką, to na pewno panu coś się odświeży, coś co teraz pan nie może no to teraz to wiesz, ta wyspa co to była tam, wysokie lądy tak zwane, to jest w ogóle nie, co innego. Nie. Tam gruz wozili, wiesz, jak jest kotego portu. W 90 latach. Tak, no ile tam poszło, zniszczyli milionów ton tego gruzu. Zniszczyli także inaczej już ta wyspa wygląda, to jest co innego. Zniszczyli wysokie lądy, nie ma Opiego Gaju, nie ma wyspy, nie ma, wszystko nam zniszczyli. Tak, to zostało wszystko. Wszystko nam zniszczyli, wszystko. No postęp. Panie Jurku, to nie jest... Na jedno... To regres jest, to nie jest postęp. Słuchaj. Uwstecznienie. Miałem tenisę, no pasieka rozbudowana, no miałem 40 lat, a nie 88 jak teraz. I w południe jadę, proszę ciebie, za zakroczym, tam taka wieś Mochty, malin, ogromnej ilości, tam jak żyto gdzieś tam w Kieleckim siedział, tak to malin. Eldorado lub stół. I patrzę, a on zatrzyma się, no i co ty robisz? Ja ci robotnika dostarczam za darmo, za pyla, a ty go zabijasz. O ja nie mam czasu, wieczorem. Na pszczoły tak wali normalnie? No, a tu przed wolami. No debil, no. Dywany martwi pszczół. No debil, no. No to z debilem. No to mi takim społeczeństwu. To co nie wolno, to Polak będzie robił. Polaczek, bo to Polaczek. Polak to jest mądry facet. Polaczek to jest jak bolszewik. To takie... Ja to nazywam... Nie ma słów. No. Panie Jurku, ja to nazywam robactwo. Takich kretynów po prostu, co nie mają dla stworzenia. Ale tam 35 lat, kochany, ja tam tony miodu wyciągnąłem z tamtego terenu. 35 lat tam miałem pszczoły. No ale potem, jak się ustrój zmienił, tak proszę ciebie, Hortex to nie padł całkowicie, bo podobnie tam jakiś Hortex jest. To szło, pulpę robili gdzieś tam na zachód Europy, te maliny, wiesz. I przestali kupować, no to chłopy zaorali, ale nie wiem. Może ktoś to ma dla siebie. Wszystko zniszcz. Wszystko się zmieniło. No to nie było sensu tam już dojeżdżać. To co panie Jurku, umawiamy się nad wodę? No umawiamy się. A ja panu powiem, że jeszcze... Wie pan kto mi obiecał, że pojedzie ze mną w okolice Kiełpina? Kiełpina? Tak. A po co ja tam? Ale nie, jak pan chce to pan też może przyjechać. Babcia Jadzia, która miała 101 lat i powiedziała, że wsiądzie na łódkę i opowiada. Teraz ma 101 lat? Dzisiaj, tak, 101 lat. Zaczęła 101. I powiedziała, że wejdzie na łódkę, bo ja muszę jej chyba kamizelkę zapiąć, bo jakby mi wypadła, to ja bym się nie wybaczył. No, Jezus Maria. Panie Jureczku, ja... To też będzie, bo pan 88, 89, a tu 101.